Troszeczkę nie tak. No właśnie tutaj mnie ta platforma troszeczkę intryguje, powiem wam szczerze. No da się na pewno tam dostać jakoś. O, widzicie? No właśnie, tutaj miodek jest. Abym go zostawił i co by było wtedy? I potem Sała by się znowu zaczął, jak to on, wymądrzać. A tak, to mamy teraz miodek zebrany i Essa. Musiałem to powiedzieć, przepraszam. Drogie dzieci, radzę wam omijać ten let's play. Ten let's play z Kubusia, Pato Kubusia Puchatka. Ponieważ, no ja tutaj używam bardzo brzydkiego słownictwa. A nie chciałbym, by wasze dzieciństwo zostało zniszczone. Tylko dlatego, że 25-latek używa bardzo brzydkich słów w let's playu dla... z gry dla małych dzieci. Dobra. Teraz skok wiary. Pięknie. Przez chwilę myślałem, że tutaj sowa jest. Ale na szczęście tego przebrzydłego drania nie ma jeszcze. Bardzo jestem zaniepokojony, bo nie widzę garnuszków z miodem. Ale chyba tu będą. Chyba. Z podkreśleniem na chyba. Bo tu nigdzie nie widziałem. A byłyby. Normalnie, a ich nie ma, więc fajny bałwanek swoją drogą tutaj był. Śmieszny. No, tu jeszcze musimy skoczyć. Właśnie, widzicie, patrzcie ile miodku tutaj będzie. Jest i ten frajer. Let's see how many honeypots you've collected thus far on this level. I say, Tigger, good show. You have collected enough honeypots to help Pooh with his party. Let's go to the next level. Dziękuję. Widzisz, ja potrafię zdobyć od razu wszystko. Nie musisz mi 500 000 razy gadać. 2 minuty i 7 sekund. Bardzo ciekawy czas. I to jest chyba przedostatni poziom przed wielkim finałem tej gry, jakkolwiek to brzmi. Powiem wam szczerze, że kiedy ja mówię, że to jest wielki finał gry, to trochę tak abstrakcyjnie brzmi, patrząc jak cała ta gierka wygląda. Well. Jesteśmy w jaskini. Ja tu od razu zobaczę u góry, czy czasem nie ma żadnego miotku. Old chap, do be careful of elephants and weasels in the wood. They can be quite heavy. Heffalumps and woozles, you say? Yes. You could always try bouncing on their backs, though, if you're finding some places difficult to reach. Będziemy musieli uciekać przed tym? Hefalumpami? Nie, hefalumpy tu będą. O Jezus Maria. Psz,
Szczerze przyznam, że to jest trochę creepy poziom jak na grę dla małych dzieci, ale okej. Myślę, że małe dziecko grające w tę gierkę mogłoby delikatnie być przestraszone, ale to jest moje zdanie oczywiście. Spokojny strasznie ten poziom. Nic tutaj się nie dzieje. Well, good morning, Tigger dear. If you see my little Roo, would you ask him to come home, please? Don't worry, Mrs. Kanga. I'll find a little nipper. Aha, czyli maleństwo zaginęło i musi wrócić do domu, więc tygrys jest w tym momencie powołany przez kangurzycę, żeby poszukać maleństwa, by maleństwo wróciło do domu. Okej, rozumiem. Rozumiem przesłanie. Dobra, lecimy tu tak jak gra chce zresztą. Warto zobaczyć, czy... O właśnie, tutaj nie będzie jakiejś ukrytej platformy. Hello, Tigger! Hi there, little Roo. Your mom is looking for you. Oh, okay. Well, guess we better go back then. No, wróćmy lepiej do kangurzycy, zobaczymy co ona powie. Powie coś pewnie w stylu: martwiłam się o ciebie, gówniarzu jeden. Maleństwo, a gdzie ty? Gdzie to maleństwo poszło, przepraszam bardzo? Dara, nieważne, chyba wróciło. O, zdjęcie nawet zebrałem w taki fajny sposób. Wychodzimy z jaskini. O, będziemy musieli... Wow. Patrzcie, nad czym by musieliśmy skakać, lol. Jaki to jest żywopłot. No to trochę słabe było. To muszę przyznać. Może tam u góry coś będzie? Aż trzeba zobaczyć, kurde, bo tam jakaś dziwna szpara jest. Nie. Nic nie ma. Myślałem, że tam jakieś tajne przejście będzie. Co za kurde upierdliwe hefalumpy. No, suwaj się. Dziękuję. No to lecimy... Oj! Lecimy wyżej w takim razie. Woohoo!
Tu mamy miodek, super. Checkpoint, świetnie. Przyda się. 49. Tu, dobra, nieważne. Już się tak zastanawiałem, co tu właśnie będzie i przekonałem się, że tutaj są kolczaste krzaki. Już 1,5 godziny mamy, no ale oczywiście miałem Z2 w międzyczasie, więc myślę, że to jest normalne, że będzie trochę to dłużej trwać, ze względu na chociażby to Z2, które musiałem zrobić. Mam nadzieję, że nie będę musiał do tego poziomu wracać. Mam taką, kurczę, pieczone nadzieję. Lol, pokonałem nietoperza. Nieźle. Tego nie planowałem. Okej, widzę, że tutaj mamy dalszą część poziomu. Coś tu u góry jest, więc zobaczmy. A, widzicie, kurde. Halo! Is there anyone out there that can help me? Please? I'm gonna rescue you! Rescuing's what Tiggers do best to! Jezu, Kubuś, co ty odwaliłeś? Wy to widzieliście? Co to jest za przejście? Uuu, sekrecik jakiś. O, to będziemy mieli wystarczającą ilość miotku, ale fajna lokacja. Bardzo fajna lokacja. Dobrze, że tutaj żeśmy przyszli. No to teraz już mamy prostą drogę do finału. Jakkolwiek by to nie brzmiało. I elegancko, możemy lecieć dalej. A, czyli dalej to musimy do góry iść. To jeszcze nie koniec poziomu? Lol, skoczyłem na tego. O lol. Ałała, to bolało już. To mi się nie podoba. Dobra, mamy tu exit już chyba. Zdecydowanie tak. Dobrze. Let's see how many honeypots you've collected thus far on this level. I say, Tigger, good show. You have collected enough honeypots to help Pooh with his party. Let's go to the next level. Okej, mamy iść do następnego poziomu. Co to jest za następny poziom? Jestem tego bardzo ciekaw. Zapiszę sobie aż tutaj. O ile dobrze pamiętam, to jest chyba ostatni poziom już. Ale nie mam pewności 100%. W ogóle napiszcie, jakie macie wspomnienia z tą gierką.
Wiem, że się powtarzam, ale jestem po prostu tego ciekaw. Tu była cutscenka, gdzie... Hello there, Raoul. You know, I was just wondering if you could help me get some more honey for Pooh Bear's party. Of course, but first, I feel a bit obliged to play a game. A tea? Yeah. A, papier, kamień czy nożyce. To nie jest boss. Kurde. Tutaj już niestety dałem dupy. Ale dobra, zobaczymy jak wypadnie. To chyba żaden z nas nie będzie miał punktu. No, żaden z nas nie będzie miał punktu, ale to jest śmieszne, kurde, ostatni boss. A teraz ja będę miał punktu, bo przetnę papier. Dobrze. No to nieźle, kurde. Ładny boss ostatni, na sam koniec. Znowu, kurde, nożyczki ze sobą. Nieźle. Zabawny, powiem wam szczerze, zabawny. O nie! Nie to chciałem wybrać. To on zdobył punkt. Cholera. Masakra, jeszcze dwa mogę mieć. O nie, teraz ja dałem dupy, ojej. Trzeba, wiecie co? Inaczej, ja to powtórzę. Dobrze. Ładnie. Ładnie porobiona sowa. Teraz czekamy. No to ja mogę tak stać w miejscu. Patrzcie na to, kurde. On będzie przegrywał. Ja nic nie robię, ja sobie tutaj stoję grzecznie w miejscu. Niech tutaj sam tygrys walczy z sobą. Bez kitu. Patrzcie, jaka to jest dobra taktyka. Już 3 punkty mam, on ma 0, kurde. On jest jak takie jedno wielkie 0. No zobaczcie, ja tu nie muszę nic robić. Ja tu sobie ręce, kurde, za głowę biorę. Niech se walczą sami. Oj, dobra. To jednak trochę tego nie przemyślałem. Dobra, obserwujemy. No i już wygrane. I po tobie, słówko. Idź sobie pić tą swoją przeterminowaną herbatę, ciulu. Splendid, good show. Now, how about cream or sugar with your tea? I remember the party. I suggest we go and ask Christopher Robin for his help. Hello, Tigger. Hello, Christopher Robin. Pooh Bear was gonna have a big party for all his friends, but he didn't have enough pots of honey. I tried to help collect more pots, but he ate them all up already. So now we don't have any for the party. Don't worry, Tigger. I know how to help that silly old bear. Let's make lots of different kinds of food for the party, like big cakes with lots of icing. We dedicate this party to Winnie the Pooh for his lovely idea and to Tigger for making it all possible. Well done, Tigger! Wee!
Moi drodzy, przeszliśmy całą gierkę. Serio, tu już nic nie ma więcej. Mieliśmy ostatnią cutscenkę. Przyszedł Christopher. Christopher aka Krzysiu Atencjusz 1. No i co? Przyszedł sobie kurde tutaj na fiśdu-biśdu, na imprezkę u Kubusia Puchatka i tyle. Alkohol tam się równy lał, powiem wam szczerze, naprawdę. Tam to kurde, no wszyscy nawaleni w trzy dupy byli, pod stołami leżeli. Ten miodek to była tak naprawdę atrapa, tak naprawdę tam alkohol się lał, kurde. Królik przecież przygotował swój wywar z marchewki. Tam woda, Jagermeister, marcheweczka i kurde, lecimy na imprezę. Oczywiście chciałbym, żeby tak zakończenie wyglądało tej gierki. Natomiast wyglądało tak, że zrobili sobie tam ciasto i kulturalnie się bawili. Bez alkoholu. Można? Można. Moi drodzy, to był Kubuś Puchatek. Przepraszam, wróć. Tygrysek i uczta Kubusia Puchatka. Ja byłem pomidorowy.pl. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Dajcie znać, czy wam się podobała, czy nie. Dajcie znać, czy macie jakieś wspomnienia z tą gierką, czy nie. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Zapraszam na moje socjalne, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram. Gdyż na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, o live'ach i tak dalej, a na Instagramie również to robię, jednakże, jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie je mieli. Dziękuję za oglądanie, nagrywam to 24 października o godzinie prawie 14, bo za 4 minuty jest 14. Życzę wam miłego dnia, a ja... idę odpoczywać, bo jestem dzisiaj jeszcze po robocie. Na piątą miałem do roboty. Na razie. Trzymajcie się i cześć.